Potwierdziło się. Liczna ilość głosów zdobyta przez kandydata na burmistrza w pierwszej turze wyborów samorządowych utrzymała się podczas drugiej tury. Przewaga była znacząca za pierwszym razem nad 7 kontrkandydatami i za drugim razem, kiedy mieszkańcy mieli do wyboru już tylko 2 panów. Rafał Dąbrowski został wybrany na burmistrza Ostródy. Na Rafała Dąbrowskiego zagłosowało 6541 mieszkańców Ostródy. Na drugiego kandydata, Ryszarda Kowalskiego, oddano 2560 głosów. To była z pewnością ciężka noc, dlatego prosimy panów chociaż o krótki komentarz dotyczący wyniku wyborów. Mogę tylko pogratulować Rafałowi Dąbrowskiemu wygranej. No i myślę, że będziemy mogli liczyć na współpracę w przyszłej radzie. Muszę powiedzieć, że kilka uczuć miesza się ze sobą po tak fantastycznym wyniku, bo z jednej strony jest wielka radość i zadowolenie, z drugiej olbrzymia odpowiedzialność, bo ten wynik wyborczy, też 6541 głosów, to olbrzymi kredyt zaufania i też najwyższy historycznie wynik kandydata na burmistrza, także nic tylko brać się do ciężkiej pracy dla ostrudzianek i ostrudzianek. Na krótko po tym, jak pojawiły się nieoficjalne wyniki, ale już świadczące o dużej przewadze Dąbrowskiego, Rafał opublikował czytelny, radosny komunikat. Dziękuję, nie zawiodę. Cóż pozostaje dodać, panie burmistrzu, Ostróda liczy na pana.